Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i kolejnym z serii Back to School. Jak tradycja nakazuje, w tej serii musi znaleźć się filmik kulinarny, więc tym razem inaczej nie będzie. A jeżeli znudziły Wam się zwykłe kanapki z szynką i serem, które przygotowujecie sobie do szkoły, to ten filmik jest właśnie dla Was, ponieważ dzisiaj pokażę Wam 5 różnych przepisów na pyszne i pożywne kanapki do szkoły, które jest łatwo zabrać, a przede wszystkim są ciekawsze, no i możecie się nimi najeść. Są tu propozycje zarówno z mięsem, jak i wegetariańskie i wegańskie, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co mam Wam do zaproponowania, to koniecznie zostańcie ze mną do końca, a ja już nie gadam i zabieram się do roboty. Moja pierwsza propozycja to kanapka z pastą jajeczną, do której przygotowania będziecie potrzebowali. 2 jajka, 1 łyżkę majonezu, trochę szczypiorku, sól i pieprz. Zaczynamy od przygotowania pasty, a do niej najpierw musimy ugotować jajka na twardo. Kiedy się ugotują, zostawcie je trochę do przestudzenia, żebyście się nie poparzyli. No i potem wystarczy zabrać się za składanie całej pasty. Najpierw kroję szczypiorek w mniejsze części, potem dodaję do tego majonezu. Ja używam kompletnego minimum, żeby po prostu pasta była zwarta i nic mi się nie rozwalało, ale jeżeli Wy lubicie majonez, to możecie go dodać po prostu trochę więcej. Potem czas na sól i trochę pieprzu do smaku. No i ostatnią rzeczą zostały jajka, które najpierw musimy oczywiście obrać ze skorupki, a potem pokroić. Ja jajka siekam, ponieważ naprawdę polecam Wam pokrojenie ich na jak najmniejsze części, bo to ułatwi bardzo nakładanie pasty na kanapkę, potem w trakcie jedzenia po prostu nie będzie nam się tak rozwalało. Wszystko wrzucam do miski i dokładnie mieszam, żeby w każdej części pasty było porówno wszystkich składników, przede wszystkim, żeby majonez był dobrze rozprowadzony i wszystko posklejał. Kiedy pasta jest gotowa, wystarczy przygotować pieczywo. Ja Wam daję propozycję tutaj bułki z ziarnami, bułki razowej, ale pamiętajcie, że do każdych z kanapek, które za chwilę Wam pokażę, możecie użyć pieczywa jakiego tylko chcecie. U mnie to są tylko propozycje. Kiedy bułka jest gotowa, nakładam dużo pasty i upewniam się, żeby była rozprowadzona po brzegi, było jak najwięcej. No i słuchajcie, gotowe. Voilà! Moja kolejna propozycja jest inspirowana jedną z moich ulubionych sałatek, czyli caprese, a do jej przygotowania będziecie potrzebowali pomidora, mozzarellę i kilka listków bazylii. Tego przepisu nie mogę nazwać przepisem, bo ta kanapka jest tak banalna i tak prosta do przygotowania, tak szybka, że naprawdę każdy sobie z nią poradzi, więc myślę, że właśnie dlatego warto ją przygotować, tym bardziej, że naprawdę jest smaczna. Nieraz ją robiłam i po prostu się zajadałam. Ponieważ wystarczy tylko i wyłącznie pokroić pomidora i mozzarellę w plastry, wyłożyć kilka listków bazylii i kanapka gotowa. Kolejne połączenie jest dosyć niespotykane, a do przyrządzenia tej kanapki będziecie potrzebowali serka kanapkowego, prosciutto i rukole. Ta kanapka jest jeszcze prostsza niż poprzednia, ponieważ jeżeli byście użyli chleba krojonego, to nawet tutaj nie trzeba by było nic kroić, więc na pieczywo wystarczy wyłożyć serek kanapkowy. Ja użyłam zwykłego, naturalnego, bez żadnych dodatków. Jak chcecie, możecie użyć jakiegoś smakowego, jakiego tylkokolwiek chcecie. Nakładam go na dosyć grubą warstwą na obie połówki bułki. A potem wystarczy dodać prosciutto. Ja użyłam jakichś 4 plasterków, ale Wy możecie użyć ile chcecie. No i na wierzch jeszcze dołożyłam trochę rukoli. No i słuchajcie, kanapka gotowa. I wiem, że wielu osobom smakowała, więc serdecznie Wam polecam ją sobie przygotować. Kolejna kanapka to taka, którą nieważne komu przygotowałam, wszystkim bardzo smakowała, a do jej przygotowania będziecie potrzebowali cukinię, paprykę, nasiona słonecznika, zioła prowansalskie, tofu, sól i pieprz. Przepis pokażę Wam na dosyć małej porcji. Normalnie przygotowuję pastę z większej ilości składników, ponieważ przechowuję ją w szczelnym słoiczku w lodówce i w ten sposób po prostu starcza mi na dłużej. Ale przygotowanie pasty zaczynamy od ogarnięcia warzyw, które najpierw umyłam, cukinię obrałam i zaczęłam kroić w plastry, a paprykę wystarczy pokroić w paski. Na blachę do pieczenia wykładam papier do pieczenia, na którym układam dosyć luźno wszystkie warzywa i takie coś wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni w trybie termoobieg i grzanie góra-dół.
Pieczenie zajmuje mi średnio jakieś pół godziny, ale musicie patrzeć, aż Wasze warzywa po prostu się zarumienią. No i właśnie tutaj widzicie na talerzu, jak one powinny wyglądać. I kiedy wyjmiecie je z piekarnika, pamiętajcie, żeby je ostudzić, wystudzić, zanim zaczniecie je wsadzać do blendera. Po pierwsze, żeby się nie poparzyć, a po drugie, żeby ewentualnie nie popsuć urządzeń, których będziecie używać. Pozbyłam się skórki z papryki, robię to teraz, ponieważ po pieczeniu jest to zdecydowanie łatwiejsze, więc obrałam paprykę ze skórki, dodałam cukinię, do tego przyprawy, sól i pieprz do smaku i używam ziół prowansalskich, ale Wy możecie użyć przypraw, jakie tylko chcecie. I na koniec trochę nasion słonecznika, żeby zagęścić naszą pastę, no i też dodać po prostu trochę tłuszczu. Wszystko wsadzałam w międzyczasie do blendera, no i teraz wystarczy wszystko zmiksować. Ja miksuję dosyć krótko, żebym jeszcze miała części nasion słonecznika w paście, ale Wy możecie miksować dłużej, żeby uzyskać kompletnie gładką konsystencję. Teraz kroję bułkę, ale Wy możecie użyć chleba czy jakiejkolwiek innej bułki, jakie pieczywo tylko chcecie. No i wystarczy wyłożyć pastę na kanapki. Ja czasem przygotowuję sobie właśnie taką kanapkę tylko z pastą, a tutaj Wam jeszcze pokazuję propozycję, którą kilka razy sobie przygotowałam, czyli kroję sobie tofu. Ja używam tutaj tofu wędzonego, ale Wy możecie użyć jakiego tylko chcecie. Kroję takie średniej grubości plastry, wykładam na pastę, składam kanapkę i gotowe. No i moja ostatnia propozycja to kanapka z troszeczkę mocniejszym w smaku guacamole, do której przyrządzenia będziecie potrzebowali. Awokado, pomidora, paprykę, cebulę, łyżeczkę pasty paprykowej i pieprz. To guacamole jest właśnie troszeczkę inne niż zawsze, ponieważ dodatków jest więcej w stosunku do samego awokado niż zazwyczaj, ale sposób przygotowania jest taki, jak ja zawsze sobie robię, takiego mojego tradycyjnego guacamole, czyli właśnie zaczynam od przygotowania sobie samego awokado, które najpierw myję, potem kroję, wyciągam cały miąższ, pozbywam się pestki i rozgniatam awokado widelcem. Możecie zrobić to krócej, żeby mieć krótki awokado, albo rozpaćkać na kompletną taką paciaję. Potem kroję wszystkie dodatki, niestety tutaj kamera mi ucięła, ale pokroiłam paprykę, pomidora i teraz kroję cebulę w drobną kostkę, ponieważ pamiętajcie, żeby pokroić wszystko jak najdrobniej, ponieważ to po prostu ułatwi nam nakładanie pasty na samą kanapkę i nie będzie tak się rozwalało w trakcie jedzenia. Oczywiście pamiętajcie, że Wy możecie użyć dodatków jakich tylko chcecie, ja Wam daję tutaj moją ulubioną propozycję. Wszystkie warzywa są już w misce, więc wystarczy dodać rzeczy dodające więcej smaku. Ja używam pasty paprykowej i pieprzu. Pasta paprykowa też służy mi trochę za sól, ponieważ jest to specjalna taka do marynowania słona, więc to są przyprawy, których używam, ale Wy też możecie dodać coś więcej. Wszystko dokładnie mieszam, żeby składniki ładnie się połączyły. No i już ostatnią rzeczą, która nam została do wykończenia kanapki, to nałożenie tego guacamole na pieczywo. Upewniam się, żeby było napakowane tej pasty po brzegi. Składam kanapkę i gotowe. No i to już wszystkie przepisy, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie kciuka w górę. Po prostu mam nadzieję, że filmik będzie przydatny. Odtworzycie przepisy na kanapki, które dzisiaj Wam pokazałam. No i naciśnijcie ten czerwony guziczek na dole, ten subskrypcji i dzwoneczek przy nim, żebyście dostawali powiadomienia o filmach, które publikuję, ponieważ jeszcze te z serii Back to School będą się pojawiać, a potem różne inne, więc żeby Was nic nie ominęło, to naciśnijcie te guziki powiadomień, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!